Siemaneczko, witam was, Keiko. Dzisiaj bardzo się cieszę, ponieważ Archblade wrócił. Gra, którą naprawdę lubię, ubóstwiam. Grałam w nią, kiedy była wersja beta. No nie, ubóstwiam troszkę przesada. Gra polega na tym, że wyskakujemy w takie postacie zaczepista i tłuczemy się. Tak. Tłuczemy się. Dobra, wejdźmy w sklep, pokażę wam już, co się zmieniło. Mamy tu postacie. Już sobie troszeczkę nazbierałam golda. Oczywiście osoby, które kupiły premium pack, kupiły premium pack i ten zwykły classic pack, czy jakoś tak, te paki już nie są. Po prostu nie ma ich. Ale za to, żeby osoby, które wydały na to pieniądze, żeby nie czuły się poszkodowane, postacie zostały z racji, że skin do niego był, a nie było skinu do Ritki, ale za to postać Ritki normalnie była, a właśnie tego elficzka musiałam sobie kupić, ale już jak go kupiłam, to automatycznie skina już miałam. Troszkę dziwnie to zrobili. Co jeszcze? Mamy zaczepiste bronie. Wszelorakie. Jakie byśmy sobie tylko zapragnęli. Do postaci. Oczywiście są za punkty z gry. A niektóre są właśnie za kasę. Za te kryształki. Coś jak na przykład w LoLu jest Riot Pointy i PZ-ki. Przypuśćmy, że to pomarańczowe to PZ-ki, a te kryształki to Riot Pointy. Coś na takiej zasadzie. Tak samo postacie można kupić za zwykłe punkty, ale skiny za... i jeszcze go nie było. O, i tu macie pokazane. Możecie sobie postać kupić za kryształki albo za punkty z gry. A skiny to niestety tylko możecie sobie kupić za kryształki. Mamy bronie, armory. To może tak brzydko to przedstawia się, ale tu pokażę. Mamy akcesoria, czyli na przykład królicze uszka, kocie uszka. Co tam jeszcze? Jakieś... Co to jest? Jakieś kwiatki, kapelusze, nie kapelusze. Naprawdę przeróżne rzeczy, które no... Na pewno niektórym się by spodobały, zwłaszcza, że te rzeczy dają jakieś... no jakoś ulepszają w jakiś tam sposób postać. Mamy jeszcze takie itemki. Tak, możemy kolory postaci sobie zmienić. Tak samo możemy sobie pojty kupić, ale one są chyba tylko i wyłącznie za kryształki. A nie, też jest możliwość kryształków i ten. Jak pokażę, co ja nie mam. O, nie mam do niej. No właśnie. A to już na przykład szybszy exp, jak i na 7 dni większy przyrost golda. I exp, jak widzicie, jest za 7 kryształków, a przyrost golda za 13. Jeszcze możemy sobie kupić właśnie te kryształki. Macie tu cenę. Chociaż, no nie wiem, czy wszyscy by chcieli coś takiego kupić. No i mamy taki tak zwany starter pack. Dla mnie raczej lepsze były te paki, co oni dawali. Że pak, że wiele postaci. Niż taki pak jak ten. Ponieważ on co jedynie daje? On daje tylko specjalny item, dzięki któremu ono ma jakieś tam wyczepiste skrzydła. Jedynie 50 kryształków i 3000 właśnie golda. I tylko tą postać. Tylko, że najlepsze jest to, że bez skina. Bez jakiegokolwiek skina. Więc dla mnie to troszkę nie halo. jeszcze mamy tak. Tak jak widzicie, macie tutaj normalnie ładuje się rangę.
Jak widzicie, też są nowe ikony. Niestety to mi ikony zlikwidowali. Byłam głupia, że ja w ogóle zmieniłam sobie z ciekawości awka i przez to straciłam sobie tego awka. Trudno się mówi. Ale cóż. Ale zjadłam sobie nią. Tutaj mamy osiągnięcia. Już pokażę wam, jak się ubiera iternki na daną postać. Przepłacimy ją. A widzicie, że już w innym stroju jest. No, taki diabelski ogonek dali. Tak, niektóre postacie mogą nabyć właśnie takie ogonki. Jak widzicie, możemy sobie... Oni to nazwali kostiumem ubrać. Ja wziąłam sobie takie tasacz, raczej takie mieczyki. Mogę jej dać kocie uszko, bo też kupiłam. Ale stwierdziłam, że są do dupy. Można jej dać takie właśnie. Chociaż nie, by jej pasowało, jakby w tej postaci dawali też koci ogonek. To może by inaczej to wyglądało. To na przykład tak i z takim diabelskim ogonkiem. Można jej dawać szalik, ale szalik to daje tylko, no niewiele daje. A tutaj już ta postać ma więcej tego armoru i... I mamy taki jeszcze paseczek, który też daje coś postaci. I tak każda postać ma jakieś ulepszenie. No u niej dużo nie kupiłam. U niej jedyne co zdołałam kupić. A no właśnie, u niej jeszcze jest inny skin, ale go w ogóle nie ma. Nie ma jeszcze go dostępnego do sprzedaży. Więc mam nadzieję, że kiedyś w sklepie zagości. Do niej tylko kupiłam to. To ponoć daje 4 do speeda i coś tam jeszcze 4. Nią to już sobie ulepszyłam na maksiora. Dostała tak. Jak sami widzicie. A i tak ją można dostać. Dostała 2 pistolety, które ja kupiłam. Bo 2 już ona posiadała. Ona posiadała ten i ten. Ale dużo one nie dają. Te dają więcej. Okulary to nie kupowałam, bo ona już miała je. Te okulary dają mniej, a te dają więcej. Kamizelkę jej kupiłam, jak i na kolaniki, które też jej dają. No coś tam w każdym razie jej dają. O, do tej laluni ognistej przynajmniej dostałam jeden z tych właśnie skinów, ale tego nie mam. I chyba nie będę miała. Broń to taka, jaką ona posiadała, chociaż ta nie dostała całej kompletnej broni. No cóż, nawet nie mogę tego skina mieć, szkoda. A no właśnie. Zapomniałam dodać... O, i jeszcze tą panią mam, widzicie? W ogóle ona ma inną kolorystykę. A to dlatego, że możemy, że do postaci możemy sobie kupować kolorystyki różne. I mamy ciach, ciach. I mamy różne kolory stroju. I dzięki temu możemy, no raczej bardziej można rozróżnić postacie, bo każda osoba ma inny gust. Odnośnie wyglądu, że na przykład... Tej się podoba, a to fajnie by wyglądało na niebiesko, a to fajnie na czarno. No i już wtedy gra jest urozmaicona o różne właśnie kolory. Jak widzicie, tą lalunię tak fajnie ubrałam. Jedyne co jej kupiłam, to tutaj to, co ma u góry. A tą to niestety jedynie jej kupiłam lepszą kosę. Jak sami widzicie. Zaprezentuję. Jezu, jak ona się rusza. Dobra, mam dziwne skojarzenie. Ale nie ma żadnego mężczyzny. To czemu ona się tak rusza? Okej, okay, dobra. To może ja tutaj akurat zakończę mój filmik. Jeszcze pokażę, że no tutaj u niej za ciekawa kolorystyka to nie jest, a szkoda. Jedyna to jeszcze taka jest w miarę. I taka, oryginał mamy taki. Chociaż myślę...
Ale dałam jej czerwony, ponieważ pasuje właśnie do kosy. Ta kolorystyka. Dobra, mniejsza o to. No to ja. Dziękuję. Jeśli się komuś ten filmik spodobał, no to łapkę w górę. Jeśli nie, no to cóż. Trudno się mówi. A ja się z wami żegnam. Do następnego materiału. Cześć! Jeżeli ten niesamowity odcinek ci się spodobał, zostaw łapkę w górę pod spodem. Cześć!